Hejka! Witajcie na kanale iCraft. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny. To będzie bardziej pogadankowy odcinek. Chciałam Wam przybliżyć koncepcję mojego starego, ale jakże nowego kanału, ponieważ kanał iCraft ogólnie prowadzę już od jakichś 3 lat. Jednak przez ostatnie 2 lata niestety nie mogłam oddawać się mojej pasji i nie było możliwe nakręcanie tyle filmów, ile bym chciała i robienie w ogóle tego wszystkiego, co bym chciała. Jednak teraz sytuacja się całkowicie zmieniła i nareszcie kanał ten będzie aktywny raz na tydzień, zawsze w piątki o godzinie 16. Będą ukazywać się nowe filmiki. Instagram tak samo stanie się aktywny. Będzie jeszcze więcej postów, jeszcze więcej zdjęć. Może w przyszłości będziemy robić jakieś live'y, więc jak najbardziej zapraszam. Chciałabym również podziękować tym wszystkim, którzy są ze mną od samego początku. Jest nas około 400, więc bardzo serdecznie Wam dziękuję, ale również witam wszystkich nowych widzów, którzy dopiero do nas dołączyli. I teraz chciałabym tak ogólnie przybliżyć koncepcję tego nowego kanału. Co będziemy tutaj robić, czym będziemy się zajmować. Więc mam nadzieję, że będziecie zainteresowani. Na tym kanale będziemy zajmować się przede wszystkim craftem. Craftem wszelkiego rodzaju, poczynając od wyszywania, szydełkowania, haftowania, robienia na drutach. Będziemy również robić na kole dziewiarskim, różne wyszywanki. Wszystko, co związane jest ogólnie z wyszywaniem, z materiałami, z nićmi. Wszystkie tego typu crafty, na przykład robienie bransoletek z muliny, takie rzeczy również znajdą się na tym kanale. Będziemy również oddawać się pasji malowania, więc będziemy malować na płótnach, będziemy malować obrazy, będziemy również malować metodą Painting by Numbers, które są bardzo ciekawe. Mam kilka obrazów już przygotowanych, które będziemy razem wykonywać. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Skupię się również na robieniu obrazów metodą Diamond Painting. Mam ich tutaj bardzo, bardzo dużo, więc naprawdę będziemy mieli co robić. Moja szafa na Diamond Painting pęka w szwach. Każdy na pewno ma taką szafę w domu, do której tylko się wkłada rzeczy. I ona nie jest do widoku publicznego, więc właśnie taką szafę mam, taka szafa z Diamond Painting czeka na to, żeby ją otworzyć i żeby wyciągać pojedynczo każdy obraz. Mam również lampy, pamiętniki, piórniki, torebki, zegary. Jest tam naprawdę wiele, wiele rzeczy. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będziemy również zajmować się na tym kanale robieniem dekoracji. Robieniem dekoracji z papieru. Będziemy również robić Quiet Book. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to dokładnie jest, są to takie książeczki dla małych dzieci. Te książeczki są bardzo fajne, ponieważ dzieci mogą się bardzo długo nimi bawić, uczyć się z nich, więc myślę, że i Wasze pociechy będą bardzo zadowolone, jeżeli mama czy tam tata zrobią im taką książeczkę, a później razem będziecie mieli bardzo dużo zabawy i frajdy. Będziemy również wykonywać inne rodzaje craftu, na przykład robienie modeli z drewna. Jest to coś całkowicie dla mnie nowego, tego jeszcze nie robiłam, jednak bardzo chciałabym spróbować. Firma Avec produkuje bardzo dużo takich rzeczy, więc na pewno skorzystamy z ich asortymentu i myślę, że będziemy mieli naprawdę dużo frajdy w wykonywaniu czegoś takiego. Jak już mówiłam, jeżeli będzie takie zainteresowanie, możemy również czasami zrobić jakiegoś live'a. Będziemy rozmawiać ze sobą poprzez czat. Ja w tym czasie będę wykonywać albo coś, co będziecie chcieli, albo jakiś diamond painting, czy painting by numbers. Będę właśnie sugerować się Waszymi opiniami i komentarzami, więc myślę, że to też będzie coś fajnego, jednak z tym poczekajmy troszkę.
Zobaczymy, jak ten kanał się rozrośnie, czy będzie zainteresowanie na coś takiego. Mam jednak wielką nadzieję, że tak. Jak już mogliście zauważyć, jestem w całkowicie nowym miejscu. Mam teraz dwa oddzielne studia, gdzie będę nagrywać w jednym wyszywanie oraz malowanie, a w drugim robienie wszelkiego innego rodzaju craftu, również takie filmiki pogadankowe, więc mamy teraz wystarczająco i miejsca, i chęci, czasu oraz możliwości, żeby ten kanał w końcu nabrał życia i żeby wszystko zaczęło wyglądać tak, jak bardzo bym tego chciała. Mamy również nowego edytora, który będzie nam profesjonalnie, mam nadzieję, edytował moje wypociny, więc myślę, że o wiele bardziej spodobają Wam się właśnie jego umiejętności edytowania niż moje poprzednie, więc jestem bardzo podekscytowana tym, że będę również mogła skupić się przede wszystkim na wykonywaniu tego wszystkiego, a już nie będę musiała zajmować się edytowaniem i postowaniem wszystkiego, bo było tego troszeczkę za dużo. Mam nadzieję, że taka całkowicie nowa, odświeżona forma tego kanału bardziej Wam się spodoba. Mam nadzieję na polskich widzów, jak i również na widzów z innego kraju, dlatego zawsze będą pojawiać się jakże niezbędne angielskie napisy. I myślę, że tak samo jak i ja będzie Wam się podobać to, co będziemy wykonywać i że będziecie spędzać tutaj naprawdę przyjemne chwile. Więc podsumowując, bardzo serdecznie jeszcze raz Was zapraszam, dziękuję wiernym fanom i zapraszam wszystkich nowych, dziękuję, że jesteście ze mną. I teraz mogę się z Wami żegnać za każdym razem do piątku. Trzymajcie się i do zobaczenia.